Prawa dzieci. Widzimy, że i mamo się tutaj przybyły i tatusiowie, więc też duże brawa. I bracia i siostry też duże brawa. Zapraszamy na dzisiejszą uroczystość, którą dzieci przygotowały wraz z nami z okazji Święta Babci i Dziadka, ale na początek kilka takich spraw organizacyjnych. Nasze przedstawienie będzie się składało z dwóch części. Najpierw dzieci pokażą swoje umiejętności w programie świątecznym, bo jeszcze ten czas kolędowania cały czas trwa, więc mają okazję do tego, żeby pokazać, co potrafią. A druga część to będzie typowo dla babć, dziadków, dlatego bardzo proszę, żeby babcie i dziadkowie się przygotowali, bo będą nam pomagać dzisiaj. I to tak aktywnie będą nam pomagać, także przygotować się proszę. I to takimi wielkimi garściami wspomnień. Po przedstawieniu jednym i drugim dzieci, które pójdą do domu, proszę, żeby podeszły tutaj do pani Marty i pani Lizy po wodę mineralną i banana, tak? Bo to jest obiad przedszkolny, że tak powiem, bo one już na obiad nie wrócą. I prosimy, żeby zgłosić nam, kto zabiera dziecko, żebyśmy wiedziały. Jeżeli dziecko jakieś zostanie i wraca z nami do przedszkola, prosimy, żeby powiedzieć, tak? Bo mają dzieci po prostu tak, że muszą mogą wrócić, ale trzeba mieć dzieci zawsze z babcią, dziadkiem szły na lody. Także bardzo serdecznie zapraszamy do miłej zabawy. Życzymy wszystkiego dobrego i udanej zabawy. A dzieci się już teraz przygotują, skupią, tak? Bo chcecie pokazać wszystko to, co najpiękniejsze, tak? Yeah.
chwilę cierpliwości, bo musimy dzieci do drugiego przedstawienia przygotować. Słuchajcie dzieci, ściągamy skrzydełka, opaski. Pani Iza z panią Martą i my odbierzemy i powinęcie też. Niech wasze codzienne życie w raj się zamienia. Bądźcie szczęśliwi i uśmiechnięci. Broń Boże, nigdy w domu zamknięci. Seszele, Bali, Maledywy, Dominikana. Przeglądajcie oferty biur podróży każdego dnia z rana. Wybierzcie się teraz na drugi koniec świata. I niech wasza dusza w mocne doświadczenia będzie bogata. Duża emerytura niech na konto płynie. A wasza druga młodość nigdy nie minie. Cieszcie się z waszych wnucząt, niech się wiele mądrości i miłości od was nauczą. Ale pamiętajcie, kochani, emerytura to czas odpoczywania. I żadnych kaszek, mleczka gotowania i wianuszek przewijania. Tego wam wszyscy tutaj życzymy. Jeszcze tylko 100 lat do was mówimy i już jak zaklęte liczymy. Thank you.
Szwarca lub Maci Dziadków, Ani Jakubowskiej, Julka Szwarca, Julka Lipeckiego i Majki Pietrzyk. No i dla innych oczywiście też, ale szczególnie dla tych babci. Babcie jak chcą, mogą się przygotować powoli. Yeah.
Na pewno pochowam. Teraz wierszy dla babci Nadi, Miłosza, Natalki, Kresty, Wiktora i Igora Czerwka. Thank you.
Kwiatkowskiej. Thank you.
Na pewno będzie nagroda, słuchajcie, jutro w przedszkolu.
to teraz słuchajcie, bardzo was proszę, nie skaczcie ze sceny, tylko słowa miłanie. Każdy pójdzie ukochać swoją babcię i swojego dziadka, dobrze?